Mamy daną działkę w kształcie trapezu ABCD. Wiemy, że podstawy tego trapezu są równe 400 metrów i 100 metrów, a wysokość jest równa 75 metrów. Chcemy w tym trapezie wyznaczyć miejsce na parking, które będzie możliwie największe, i jeden bok tego parkingu ma leżeć na boku AB, a drugi ma leżeć w taki sposób, że jego wierzchołki E oraz F będą na ramionach trapezu, tak jak to zostało pokazane na rysunku. Musimy wyznaczyć, takie boki tego prostokąta, aby plac na parking był możliwie jak największy. Mamy podaną wskazówkę do tego zadania. Żeby powiązać ze sobą wymiary tego prostokąta, musimy skorzystać z tego, że pole trapezu ABCD jest równe sumie pól trapezów ABFE oraz EFCD. No dobrze, to za chwilę z tego pewnie skorzystamy. Wprowadźmy sobie tylko tutaj jakieś oznaczenia. Na to, co chcemy obliczyć. Chcemy obliczyć na pewno długości boków tego prostokąta, dla którego ten szary prostokąt będzie największy. Podpiszmy sobie, że jeden bok będzie miał długość a, drugi będzie miał długość b, no i my będziemy chcieli policzyć też jego pole. To pole ma być największe. Pole równa się a razy b. Ten wzór na pole będziemy chcieli zapisać za pomocą jednej Zmiennej, jednej niewiadomej albo za pomocą A, albo za pomocą B. No i wtedy zapiszemy to jako funkcję tej jednej zmiennej, na przykład A. P od A równa się wzór na A. No i znajdziemy wtedy maksimum lokalne tej funkcji, czyli taką długość boku A, dla którego pole będzie największe. Żeby to zrobić, czyli żeby jakoś wyrazić A za pomocą B albo B za pomocą A, to chyba. Będzie najłatwiej skorzystać z tej wskazówki, która jest dana w treści zadania, czyli zapisać takie równanie z wykorzystaniem tych literek. No to spróbujmy. Pole ABCD całego tego trapezu jest równe ile suma podstaw dzielona na 2 razy h. No to zapiszmy 400 plus 100 400 plus 100 dzielone na 2 razy wysokość h, ta jest równa 75, to się równa. Pole ABFE. ABFE. Ten trapez ma podstawę 400 oraz A. Ten odcinek EF także ma długość A, a wysokość jest równa B. Czyli jego pole to będzie 400 plus A dzielone na 2. Jeszcze razy wysokość. Tu jest wysokość tego trapezu, to jest B. Plus dalej pole EFCD, EFCD, tutaj mamy podstawę A i podstawę 100, a wysokość tego trapezu, czyli ten odcinek, to jest ten odcinek minus B. Tu będziemy mieli 75 minus B, czyli to pole będzie równe A plus 100 dzielone na 2 razy wysokość 75 minus B. No i musimy teraz uprościć maksymalnie ten wzór. Ja pomnożę go na początku przez 2, żeby pozbyć się ułamków. Od razu dodam tu liczby. 400 plus 100 to będzie 500 razy 75. To się równa. Tutaj będzie 400 plus a razy b. To się nic tak ładnie nie uprości. To po prostu przepiszę. 400 plus a razy b. Plus dalej tu mamy a plus 100 razy 75 minus b. No i teraz musimy powymnażać te rzeczy. Tu przepiszę bez zmian. 500 razy 75 równa się 400 razy b, to będzie po prostu 400b. A razy b to będzie plus ab. Plus dalej. A razy 75 to 75a. A razy minus b to będzie minus ab. 100 razy 75 to będzie tak napiszę na razie 100 razy 75 i jeszcze 100 razy minus B to będzie minus 100B. Plus AB i minus AB odejmuje się. 400B minus 100B też odejmie się, tu będziemy mieli 300b to zgrupowałem z tym i jeszcze możemy to zgrupować z tym. Jeżeli przyniosę na drugą stronę, to będzie 500 razy 75 minus 100 razy 75 to będzie 400 razy. 75 i co tu jeszcze zostaje? Plus 75A. Plus 75A. No i teraz na pewno możemy to równanie stronami podzielić przez 75. 300 na 75 to będzie 4, a po lewej stronie otrzymamy samo 400. Tu będzie 4B równa się. Nie, nie równa się, tylko oczywiście plus. Plus A. No, i z tego równania możemy wyliczyć a. Napiszmy, że a to się równa 400 minus 4b. Moglibyśmy nawet napisać lepiej, że a to się równa 4 razy i w nawiasie 100 minus b. Także wyznaczyliśmy teraz a za pomocą b, i w tym naszym wzorze możemy to wykorzystać. Napisać, że wzór na pole naszego prostokąta to będzie teraz wzór w zależności od b. Czyli p od b to się równa i pod a podstawiamy to, co wyliczyliśmy, czyli 4 razy 100 minus b i jeszcze razy b. No i teraz będziemy szukali maksimum tej funkcji. Widzimy, że jest to funkcja kwadratowa, czyli jej wykresem będzie parabola. Toż bardzo łatwo możemy odczytać miejsca zerowe tej funkcji. b1 to się równa 100, tutaj b2 to się równa 0. To są Argumenty b, dla których zeruje się wzór funkcji, czyli moglibyśmy tutaj naszkicować wykres tej paraboli. Zaznaczamy miejsca zerowe, 0 zero oraz 100. Ramiona będą skierowane do dołu, ponieważ po wymnożeniu mielibyśmy minus b kwadrat, czyli współczynnik liczbowy ujemny przed b kwadrat, no i wykres naszej funkcji p od b wygląda w ten sposób. No i zastanawiamy się, dla jakiego b ta funkcja przyjmie największą wartość. Widzimy, że ma to miejsce w wierzchołku. Wierzchołek leży dokładnie pośrodku między miejscami zerowymi, czyli dla B równego 50. No i to już właściwie jest początek rozwiązania, początek odpowiedzi do naszego zadania. Mianowicie, największe pole osiągamy dla B równego 50, czyli moglibyśmy napisać pole maksymalne, mamy dla B wierzchołka, czyli jest to pole. Od b równego 50 i to się równa 4 razy 100 minus 50 to. 50 razy b, które jest równe 50, czyli 2,5 razy 4 to byłoby 10 tysięcy. No i tutaj jeszcze a możemy policzyć, o to też nas proszą. a jest równe, może z tego wzoru będzie mi nawet łatwiej, 400 minus 4 razy 50, czyli 400 minus 200 to będzie 200. Moglibyśmy nawet sprawdzić, czy teraz licząc z tego wzoru otrzymamy to samo 200 razy 50 to będzie 10 tysięcy. Czyli odpowiedź w tym zadaniu byłaby taka, że pole maksymalne jest równe 10 000 m2 i jest osiągane dla A równego 200, a B równego 50. Jeszcze powinniśmy się upewnić, czy na pewno te liczby, które nam tutaj wyszły, na pewno spełniają warunki naszego zadania. Czyli w takim zadaniu optymalizacyjnym koniecznie musimy wypisać założenia. Jeżeli tego nie zrobimy, to nam obetną punkty. No i dla samego siebie warto sprawdzić, czy te liczby, które nam wyszły, mają sens. Na pewno dla. Naszego boku A wiemy, że ta liczba A musi być większa od 0, bo bok musi mieć długość dodatnią i musi być mniejsza od 400, żeby zmieściła się w tym boku AB naszego trapezu. No to wypiszmy sobie jeszcze założenia. Na pewno dla boku A mamy, że A musi być większe od 0 i mniejsze od 400, a dla B, jakie mamy założenia, ten odcinek musi być większy od 0, ale mniejszy od wysokości trapezu. Czyli byłoby. 0, B, 75. B, większe od 0 i mniejsze od 75. To są nasze takie podstawowe założenia do tego zadania, i w momencie, gdy wypisujemy wzór na funkcję p od b, moglibyśmy je tutaj właśnie dopisać, że zakładamy, że b należy do przydziału od 0 do 75. Warto byłoby jeszcze sprawdzić, że w momencie, w którym wyliczamy wzór na a, tutaj nam wyszło jakieś wyrażenie, od B, czy jeżeli byśmy podstawili do tych naszych założeń na A takie wyrażenie już z B, to czy nam nie wyjdą jakieś mocniejsze założenia od tego? No to sprawdzamy tutaj dodatkowo założenie, że bierzemy tą pierwszą linijkę, którą mam tutaj, piszę 0 i znaczek mniejszości od A, a A jest równe tyle. Może nawet przepiszę w tej pierwszej wersji. Będzie mi łatwiej. 400 minus 4B i tutaj też mniejsze od 400. Po prostu przepisałem tę linijkę i zamiast A wstawiłem to wyrażenie z B, które tu wyliczyliśmy. No i teraz stąd możemy sprawdzić, czy dodatkowe założenia na B. Minus 4B ma być mniejsze od 400 minus 400, to jest 0, a większe od 0 minus 400. Czyli od minus 400, no trzeba teraz pomnożyć jeszcze to przez minus 1. Ja od razu dwie nierówności robię, można byłoby to oczywiście robić wolniej i każdą z tych nierówności oddzielnie. Jeżeli teraz pomnożę to przez minus 1, to wyjdzie mi tutaj 400, tu znaczy się zmieni na przeciwny, tutaj wyjdzie 4b, a tutaj będzie większe od 0. Czyli dalej stąd byśmy otrzymali, dzieląc przez 4 tę nierówność stronami. Że będziemy mieli 100, większe b, większe 0. Czyli b musi być mniejsze od 100 i większe od 0. No to to założenie, które nam wyszło z tego warunku, jest słabsze od tego, bo tutaj mamy większe zawężenie na b. Wiemy, że ma, b ma być mniejsze od 75, a tu nam wyszło, że b ma być mniejsze od 100, czyli trochę słabsze założenie. Zatem tego się trzymamy. To jest nasze główne założenie do zadania, ale w takiej sytuacji, jeżeli wyznaczamy, jedną z tych zmiennych za pomocą drugiej, to teoretycznie powinniśmy wykonać jeszcze takie sprawdzenie, podstawić to, co nam wyszło do założenia dla tej drugiej zmiennej, w miejsce tej zmiennej i zobaczyć czy nie wyjdzie nam jakieś założenie mocne dla tej zmiennej, którą używamy we wzorze niż to, które tutaj z tych takich podstawowych założeń dla zadania wyliczyliśmy. Myślę, że gdybyśmy tego nie zrobili na maturze podstawowej, to nikt by się do tego nie przyczepił i by nam punktów nie urwał, chyba że wpłynęłoby to na te założenia. Ale w tych zadaniach na poziomie podstawowym raczej nie robią takich rzeczy. Te założenia początkowe, które tutaj wyliczamy, wyznaczamy na podstawie rysunku, powinny być wystarczające. Także jeżeli o tym zapomnijcie, to się nie martwcie, ale takie założenia początkowe na pewno trzeba zrobić, no i potem na końcu sprawdzić, czy to, co nam wyszło, ma sens, czyli czy właśnie te długości boków mieszczą się w tych naszych założeniach, czyli mogą stworzyć taki obrazek, jak chcemy, nie wyjdą poza zakres, no i jeżeli tak jest, a zawsze tak wychodzi w tych zadaniach. Chociaż koniecznie musimy zrobić takie założenia, żeby formalnie było zadanie dobrze zrobione, to zawsze tutaj wychodzi tak, że jest w tym zakresie spełnia założenia. Możemy napisać, że należy do dziedziny, tutaj też należy do dziedziny. No i teraz jest już to formalnie poprawna odpowiedź do tego zadania.